Witam serdecznie. Zapraszam na odcinek Świat według kiepskich, jak zmarli aktorzy. Krystyna Feldman, urodzona w marcu 1916 w Lwowie. Aktorka teatralna i filmowa, dwukrotna laureatka Orła. Za drugoplanową rolę w filmie To ja złodziej i pierwszoplanową w filmie Mój Nikifor. Była wnuczką Hermana Feldmana, inspektora policji w Krakowie, oraz córką aktora specjalizującego się w rolach szekspirowskich, uchodzącego za gwiazdę początku XX wieku, Ferdynanda Feldmana i aktorki teatralnej i śpiewaczki operowej, Katarzyny Feldman z domu Sawickiej. Krystyna grała małe role od 5 roku życia. Kształciła się w prywatnym lwowskim studiu aktorskim prowadzonym przez aktora Janusza Strachockiego. Zagrała kilkanaście ról w spektaklach teatru telewizji. Ukończyła Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Warszawie. Stała się jedną z najbardziej wyrazistych aktorek drugiego i trzeciego planu. Na ekranie tworzyła różne, często sprzeczne wewnętrzne typy, w których groteska mieszała się z powagą. Wybitna aktorka zmarła 24 stycznia 2007 w swoim poznańskim mieszkaniu. Pochowano ją 29 stycznia w Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym Miłostowo. Zgodnie z życzeniem aktorki złożono ją do grobu w kostiumie z ostatniego spektaklu monodramu I to mi zostało. Bohdan Smoleń, urodzony w czerwcu 1947 w Bielsku Białej. Aktor, piosenkarz, satyryk, artysta kabaretowy i działacz społeczny. Członek poznańskiego kabaretu Tej. Pomysłodawca i założyciel fundacji Stworzenia Pana Smolenia, zajmującej się hipoterapią. Przez 5 lat prowadził polonijny program Ludzie listy piszą na antenie TVP Polonia. Jego rodzicami byli Bronisław Karol i Elżbieta Smoleń. Bohdan ukończył pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej. Był absolwentem Akademii Rolniczej Wydział Zootechniki w Krakowie. Prowadził z żoną Teresą sklep zoologiczny w Poznaniu. Zawiesił działalność kabaretową ze względu na zły stan zdrowia. W dużej mierze przyczynił się do tego skrajny nikotynizm. Aktor zmarł 15 grudnia 2016 roku w poznańskim szpitalu, w którym przebywał na skutek poważnej infekcji. Artysta od wielu lat miał problemy z oddychaniem spowodowane chorobą płuc. Został pochowany 20 grudnia na cmentarzu w podpoznańskim Przeźmierowie. Dariusz Gnatowski, urodzony w maju 1961 w Rudzie Śląskiej. Aktor filmowy, teatralny i dubbingowy. Wychowywał się w Zabrzu. Tam chodził do szkoły podstawowej i liceum. W 1985 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną imienia Ludwika Solskiego w Krakowie. W 1988 po raz pierwszy pojawił się na małym ekranie, występując w pierwszym odcinku serialu Krajmen jako członek sekty. W 1994 miał natomiast miejsce jego debiut na dużym ekranie, kiedy to wcielił się w Bardamę w filmie Miasto Prywatne. W 2002 roku wraz z Michałem Mularczykiem napisał książkę Dieta bez wyrzeczeń, będąca formą promocji zdrowego stylu życia. 20 października 2020 trafił do szpitala w Krakowie z powodu zapalenia płuc, po czym doszło do ostrej niewydolności oddechowej, w wyniku czego zmarł tego samego dnia. Urna z prochami aktora została pochowana 3 listopada na cmentarzu podgórskim w Krakowie. Zofia Barbara Czerwińska, urodzona w marcu 1933 w Poznaniu. Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Była jedynym dzieckiem Mariana i Anny Urszuli. Była absolwentką 5 liceum ogólnokształcącego w Gdańsku-Oliwie. Po ukończeniu PWST w Krakowie pod koniec 1957 roku debiutowała na scenie. Dużą popularność zyskała rolą pani balcerkowej w serialu Alternatywy 4. Zagrała m.in. w serialu Jerzego Gruzy 40-latek. Miała psa Jacka, który wraz z nią zostawił odcisk łapy w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach i z którym wystąpiła w filmie Wojna żeńsko-męska. Zofia Czerwińska zmarła po operacji kręgosłupa nad ranem 13 marca 2019 roku, miesiąc po zakończeniu pracy na planie serialu Świat według kiepskich. 20 marca została pochowana na cmentarzu komunalnym północnym w Warszawie. Ryszard Kotys,
Urodzony w marcu 1932 w Gniowie. Aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy, reżyser i scenarzysta. Był synem Czesława Kłotasa, urodzonego w 1903, a zmarłym w 1984, i Ireny. W 1953 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie. Debiutował na deskach teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. W ciągu ponad 65 lat kariery zagrał w ponad 40 serialach i 150 filmach fabularnych. W serialu telewizyjnym Świat według Kiepskich był także jednym z kandydatów do roli głównego bohatera. Ze względu na zaawansowany wiek i pogarszający się stan zdrowia, aktor wycofał się z występów w teatrze i filmach. Pod koniec życia zmagał się z demencją oraz problemami z poruszaniem się. Zmarł po kilku dniach pobytu w szpitalu w nocy z 27 na 28 stycznia 2021 roku. Został pochowany na cmentarzu w Lusowie. Jerzy Cnota, urodzony w październiku 1942 w Jastrzębiu-Zdroju. Aktor teatralny i filmowy oraz satyryk. Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Batorego w Chorzowie. Ukończył filologię rosyjską na WSP w Krakowie, a następnie PWST w Warszawie. W kinie zadebiutował w 1969 roku w filmie Sól Ziemi Czarnej w reżyserii Kazimierza Kuca, a w telewizji w 1971 roku w serialu Podróż za jeden uśmiech w reżyserii Stanisława Jędryki. Jednak największą popularność przyniosła mu rola Gąsiora w serialu Janosik z 1973 roku w reżyserii Jerzego Passendorfera. W 2009 otrzymał nagrodę prezydenta miasta Chorzowa w dziedzinie kultury. Wybitny aktor zmarł 10 listopada 2016 w Katowicach po długotrwałej chorobie. 16 listopada został pochowany na chorzowskim cmentarzu Najświętszej Marii Panny w Chorzowie Batorem przy ulicy Granicznej. Krzysztof Kiersznowski, urodzony w listopadzie 1950 w Warszawie. Aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i głosowy. Aktorstwem zainteresowała go matka Wanda z domu Banaszewska, zmarła w 2009 roku, która pracowała jako referentka w Wydziale Spraw Lokalnych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Wydziale Kultury Stołecznej Rady Narodowej. Jego ojciec Leopold Stanisław Kiersznowski, zmarły w 1998, był żołnierzem AK i jednym z bohaterów Powstania Warszawskiego. W wieku 26 lat trafił do filmu Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru. Stał się rozpoznawalny dzięki drugoplanowym rolom filmowym w produkcjach Juliusza Machulskiego jako gangster nieudacznik Nuta w Wabanku, gangster Wąski w Killerze. Krzysztof Kiersznowski zmarł 24 października 2021 w Komorowie koło Pruszkowa w wieku 70 lat. Powodem śmierci był nowotwór, z którym zmagał się od wielu lat. 4 listopada po mszy pogrzebowej w kościele pod wezwaniem św. Aleksandra w Warszawie został pochowany na cmentarzu w Komorowie.